Hej, witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj zrobię dla Was test palety Naked Cherry. Oglądajcie! Okej, jak widzicie, mam już zrobioną bazę twarzy, czyli mam podkład, puder, rozświetlacz, wszystko oraz brwi. Nie będziemy się w to teraz bawić, nie ma sensu. Ogólnie paleta prezentuje się po prostu przepięknie. Moim zdaniem zdecydowanie najładniej ze wszystkich Nakedów. Przebija nawet Naked Heat, która też mnie na początku bardzo tak zaskoczyła swoim wyglądem i tym takim dymem. Ale no tutaj te wisienki są po prostu przepiękne. Ogólnie paleta w środku wygląda w ten sposób. Jak widzicie, ma cały przekrój kolorów, od jasnych do takich ciemnych róży, gdzieś tam też jest łosoś. Moim zdaniem też fajne jest to, że jest tutaj klasyczny, matowy beż, bo rzeczywiście już bardzo mała ilość palet używa beży w swoich kolorystykach, co jest nie za fajne, bo tak to nie mamy kompletnej palety. I ja sobie zacznę takim spłaszczonym, puchatym pędzlem nakładać cień Juicy, ten taki łososiowy. I nakładam go w załamanie i trochę powyżej załamania. To będzie mój cień transferowy. Czyli cień, dzięki któremu łatwiej mi się będzie blendowało kolory, dzięki któremu te kolory będą ładnie w siebie po prostu przechodzić. Nie będzie czegoś takiego, że od razu tutaj pod brwią mam bardzo intensywny, ciemny róż, tylko właśnie takie fajne, gradientowe przejście. Póki co cienie naprawdę ładnie się rozprowadzają. Nie są super napigmentowane, nie jest to pigmentacja jak na przykład Juvia's Place, czyli taka super mocna, że jak tylko ledwo dotkniecie oka, to już po prostu macie niesamowity pigment, ale jest to taka pigmentacja, z którą łatwo się pracuje, z którą ładnie się pracuje, bo nie jest to też cień, który musicie nabierać, nakładać, bo to też jest bardzo męczące. Dodatkowo ten cień naprawdę ładnie mi się blenduje, nie mam problemu, żeby zrobić nim chmurkę. Teraz trochę bardziej precyzyjnym, takim już bardziej kulkowym pędzlem nałożę ten cień Bing, ciemny róż. I ogólnie powiem Wam, że na początku wydawało mi się, że ta paleta nie do końca trafi w moje gusta, bo ja bardzo lubię takie ciepłe odcienie, ale mam ich też już bardzo dużo, więc tak mówię, kurde, i znowu taka paleta z takimi dość ciepłymi odcieniami, co ja z nią znowu zrobię, mam tego 1000. Ale ta paleta jest naprawdę świetna i mimo, że na początku myślałam, że są tutaj same ciepłe odcienie, no to absolutnie nie, bo te róże jednak są w chłodnych tonacjach. I jest to naprawdę fajna, kompletna paleta, po którą, przyznam się Wam, sięgam teraz bardzo, bardzo często. Gdzieś tam jak wychodzę i chcę zrobić szybki makijaż, to rzeczywiście ta paleta leży zaraz pod moją ręką. Teraz używam pędzelka z Zoeve i to jest numer 228 Lux Crease. I to jest taka miniaturka, to jest z serii Voyager. Więc naprawdę fajny pędzel, bo nie jest taki bardzo, bardzo długi. I nie trzeba się bać, że gdzieś tam w kosmetyczce tam się nie zmieści. Także naprawdę fajny pędzel i mimo, że jest krótki, nie trzyma się go niewygodnie. Jest naprawdę bardzo komfortowy w użytkowaniu, jest bardzo miękki. I teraz dokładam ten najciemniejszy cień i mieszam go razem z tym brązem i będę go nakładała bardzo precyzyjnie w zewnętrzny kącik i nakładam go takim kulkowym pędzlem z Hebe. I to jest E04. I bardzo Wam w ogóle polecam pędzle z Hebe, bo są przemiłe, a są moim zdaniem bardzo niedocenione, a naprawdę bardzo wygodnie się nimi pracuje. Teraz użyję tego cienia Bang Bang i użyję go na całą powiekę. Nakładam go palcem, ponieważ moim zdaniem cienie metaliczne nakładają się najlepiej palcem, mają wtedy największą pigmentację. Ogólnie ten cień jest fajny do dziennego makijażu. Ale jeżeli chciałbyście zrobić taki mocno wieczorowy makijaż z mocnym błyskiem, to może nie do końca, aczkolwiek jak najbardziej w takim delikatniejszym makijażu prezentuje się fajnie. I połączę go jeszcze z tym tutaj ciemnym, różowym cieniem Young Love. I też nakładam go palcem i ten nakładam z kolei tutaj bliżej zewnętrznego kącika i trochę na środek. I ogólnie jeszcze to, co chciałam powiedzieć, to te cienie rzeczywiście naprawdę fajnie się razem wyblendowały i
Naked zawsze się fajnie blendowały, ale problem na przykład z jedynką, dwójką czy trójką był taki, że one blendowały się tak dobrze, że blendowały się w jeden cień tak naprawdę i to wszystko wyglądało potem jak jeden cień. Wydaje mi się, że tutaj widać głębię koloru, widać, że gdzieś tam tutaj jest jaśniej, że w załamaniu jest ciemniej, że nawet jak położyłam te dwa metaliczne cienie, to że widać, że tutaj jest jaśniejszy, tu jest ciemniejszy, a nie to, to wszystko nie wygląda jak jedna plama, na co niestety cierpiały pierwsze Naked. Dobra, teraz pomyślałam, że zrobię sobie jeszcze turkusową, brokatową kreskę. I do tej kreski używam eyelinera z marki własnej Sephora, Color Block. Moim zdaniem też bardzo fajne eyelinery, bo rzeczywiście dają mocny pigment, a kosztują z 20 zł. Więc naprawdę warto na nie zerknąć. Teraz nałożam tą kreskę NYX Glitter Primer, dzięki czemu będę mogła przykleić brokat. I nakładam takim bardzo, bardzo cienkim pędzelkiem. I też nie będę nakładać na całą kreskę, ale tak mniej więcej na wewnętrzny kącik i środek. Bo też bez sensu, żeby tutaj ta jaskółka była w brokacie, bo to moim zdaniem nie wygląda aż tak fajnie. I jak widzicie, mam tę paletkę Mundus z Urban Decay i wezmę z niej dwa brokaty, ten zielony oraz ten niebieski. Wymieszam je ze sobą i położę na kreskę. Okej, i teraz mam taki mały trik dla Was, jak nakładać brokat, żeby nam się nie osypał za bardzo. Biorę lusterko w ten sposób i nakładam w ten sposób. Staram się jednocześnie nie oddychać, żeby nie zaparować lusterka. Dobra. I mamy położony brokat i moim zdaniem fajnie to wygląda, bo dodało takiej trochę trójwymiarowości, bo w porównaniu ta kreska jest taka trochę płaska, trochę wypłowiała, natomiast ta kreska dostała takiego życia, więc zdecydowanie fajny trik, żeby gdzieś tam rzeczywiście, nawet jak robicie samą kreskę, to na tą kreskę położyć trochę brokatu, to będzie zawsze fajnie wyglądało i doda czegoś specjalnego waszemu makijażowi. Kreski mamy już zrobione, moim zdaniem dodały czegoś takiego fajnego ekstra do makijażu tą paletą, bo jednak jakby nie patrzeć, ona jest w różach. Więc tak naprawdę jeden makijaż, który możemy nie zrobić, jest makijażem różowym. A ja mi się ostatnio to trochę przejadło, więc ta niebieska kreska moim zdaniem fajnie to wszystko przełamuje. I też się nie bójcie nigdy trochę kombinować właśnie z kolorami, bo jak widzicie, może to fajnie wyjść. Wiadomo, czasami się przesadzi, ale moim zdaniem zawsze połączenie kolorystyczne dwóch kolorów nie powinno Was zawieść. Ogólnie do tej paletki jest dodawany też taki pędzel. Moim zdaniem jest najfajniejszy z tych wszystkich pędzli z paletek Naked, ponieważ po jednej stronie mamy dłuższe włosie, po drugiej stronie mamy krótsze. Tutaj wiadomo, do blendowania do górnej powieki, tutaj do powieki dolnej. Moim zdaniem bardzo fajnie to wymyślili, bo wcześniej był pędzel, który był tak trochę do wszystkiego, trochę do niczego. Był też taki tutaj dłuższy, ale po drugiej stronie też był dłuższy, ale spłaszczony. I tak w sumie nie wiadomo było, o co chodzi. Tak naprawdę, jeżeli ktoś ma mało pędzli, to tym pędzlem można wykonać dosłownie cały makijaż oka. I na ten puchaty pędzel teraz nabieram cień Juicy i Bing. I nakładam to na dolną powiekę. W ogóle też ta paleta moim zdaniem miała naprawdę fajną premierę tutaj w Polsce, ponieważ Urban Decay zrobiło event dla influencerów, z którego zresztą nagrałyśmy dla Was vloga, także koniecznie go sprawdźcie. Naprawdę fajnie nas powitali, była muzyka, byli barmani, naprawdę było mega sympatycznie, było dużo miejsc do robienia naprawdę przepięknych zdjęć, także też ta cała otoczka, dzięki której tą paletę mam, sprawia, że myślę też o tej palecie trochę cieplej. Teraz czas na rozświetlenie wewnętrznego kącika. Mam tutaj cień Mundust. W płynie niestety już mi się zdarła cała jego etykieta, ale jest to odcień Chemtrail. Dodaję jeszcze trochę niebieskiego cienia w płynie Mundust. To jest odcień Vega. I dodaję go jeszcze trochę na kreskę, żeby zyskał taki dodatkowy blask. Czas wytuszować rzęsy i do tego użyję maskary z marka Jacobsa, Velvet Noir. Ok, rzęsy mam już wytuszowane i teraz użyję pomadki. I użyję pomadki też z marka Jacobsa, to jest ta stara seria New Nude, już jej niestety nie ma. W odcieniu Anise. Jeszcze na sam środek nałożę pomadkę z Art Deco w odcieniu 40. Żeby tą pomadkę trochę przyciemnić, bo jest troszeczkę dla mnie tak za jasna. Przekonuję się do takich typowych nudziaków, ale jest tak jeszcze, wiecie, jeszcze nie do końca. Okej, makijaż z
skończone. Podsumowując, uważam, że paleta Naked Cherry jest naprawdę bardzo fajna, bo jest łatwa w pracy, ma pigmentację, ale to nie jest pigmentacja, która gdzieś tam was zabija. Jeżeli nie macie jakichś wysokopółkowych palet, a chcecie się na taką skusić i odpowiada wam kolorystyka, bardzo, bardzo wam polecam właśnie tą paletę, bo moim zdaniem super łatwo będzie się wam z nią pracować, tak jak pracowało się mi. Też mam dla was takie małe wyzwanie. Otóż, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, w którym w nagrodę możecie pojawić się w filmiku i pomaluję was w najnowszym instagramowym trendzie, to musicie odtworzyć makijaż, który dzisiaj dla was zrobiłam. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt trudne, tym bardziej, że macie tutaj mały tutorial. Także ja czekam z wielką chęcią, żeby was pomalować i jestem bardzo ciekawa tego, jak ten makijaż odtworzycie. No i oczywiście, jak wziąć udział w konkursie, musicie wstawić zdjęcie na Instagrama i oznaczyć profil Ladies oficjalnie. I ja na pewno i tutaj dziewczyny zobaczymy te zdjęcia, wybierzemy najlepsze i potem zaprosimy was tutaj do nas na kanał. Dziękujemy bardzo za oglądanie, koniecznie polajkujcie ten filmik, jeżeli podobała wam się moja recenzja. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia.